lecimy. Zaczynamy w końcu kolejny, drugi już oczywiście półfinał turnieju Stars War 11. Pięknie. Jedyny niekoreański zawodnik na naszym ekranie jest to Skilos na czerwono, Nikita Gurewicz z Rosji, a z prawej strony na niebiesko Koreańczyk Hiro. Fenomenalni protosi, którzy wczoraj oczywiście wygrali swoje ćwierćfinałowe pojedynki. Hiro pokonał Firefly'a po dość no, dziwnym spotkaniu. Skilos zdominował Oliveira, co było dla mnie osobiście zaskoczeniem. Zwłaszcza na pierwszej mapie, jak zagrał Forgate Blinka na mapie Dynasty. No a dzisiaj mówił, że właśnie przed chwilą wspominał Skilos, że nawet w hotelu zdarzyło mu się trochę pograć, potrenować, pozastanawiać. No i kurczę, dyspozycja tego zawodnika jest niezła. Moim zdaniem Skilos ma realne szanse na wygranie tego pojedynku. Oczywiście faworytem jest Hiro, ale nigdy nie wiadomo. Ostatnio, co ciekawe, gdy Skilos zagrał z Hiro, to go pokonał. 2-1. A to było w amerykańskim Open Cupie. Wcześniej był jakiś remis w World Team League. Jeszcze wcześniej Hiro wygrał 3-0 w jednym z turniejów Wardiego i tak dalej, więc... Generalnie Hiro wygrał więcej map, bo 18, a 11 z nich wygrał... A 11 map wygrał Skilos. Ale nigdy nie wiadomo, na lanie ci zawodnicy spotykają się pierwszy raz. Nigdy ze sobą nie grali już, a już na pewno nie na takiej scenie. Na razie probki tylko się tutaj blokują, jak widać. No i mamy interesujący początek. Skilos, jak widać, robi One Gate Expand. Przy czym robi też Stargate'a bardzo wcześnie. Trochę to przypomina otwarcie Max Paxa. Swoją drogą, wczoraj Hiro dokładnie na tej mapie walczył z Firefly'em. I to też była w ogóle pierwsza mapa. Wtedy między Koreańczykiem a Chińczykiem. I co ciekawe, Hiro zrobił 2 gateway'e, presję 4 stalkerów, potem było jeszcze to 3 gate robo i wygrał Hiro dość szybko i sprawnie. Natomiast tutaj dzisiaj, jak widać, obaj robią one gate expand, przy czym Skilos zrobił najpierw Stargate'a, potem ekspansja, Hiro najpierw ekspansja, potem Stargate'a. Są pewne różnice, wydaje mi się, że to, co robi Skilos, jest trochę lepsze, ale to tylko takie mam flashbacki z meczów Max Paxa. Redskarku, bardzo dziękuję, witamy. Doskonale. O, Hiro będzie wjeżdżać probą i może nawet zobaczy, jaka technologia tam jest grana i jaka jednostka. Hiro asekuracyjnie buduje też baterię. O, zbliżenie na Nexusa, że ma 17 probek. To samo Skilos. Dobrze, dobrze. Skilos oczywiście już leci swoją Oracle na atak. No tutaj absolutnie wszystko się może wydarzyć. Phoenix Wars to najlepsze, co może nas dzisiaj spotkać, pewnie w tym PvP, ale to nie będą Phoenix Warsy. Skilos postawił na dwie Oracle z przejściem pewnie w Blinka. Hiro zrobił parę Phoenixów, ale ostatecznie też przejdzie w Blinka. Ale tak ogólnie to spokojnie, pasywnie grają. Jest luzik. Jak widać, Feniksy patrolują cały czas, tak jakby czekały na potencjalne dwie jakieś wrogie adeptki albo inne coś. Ewentualnie czeka na wlot Oracle, który się raczej tak na razie nie odbędzie. Skilos prawdopodobnie najpierw uderzy od przodu, żeby potem Oracle poprawiły od pleców. O, teraz się dzieje ważna rzecz, bo Hiro właśnie powinien zauważyć, że Oracle są tam, gdzie są. Chociaż nie, on tam nie patrzył, nie widział.
akurat tych dwóch Oracle prawdopodobnie Hiro nie zauważył, no. Gdyby widział, to już teraz tam te Feniksy leciały chyba. O! No dobra, to lekko przeleciały. No mam się jak na minimapie ten Skillows manewruje swymi Oracle, żeby właśnie ominąć te potencjalne Feniksy. No to może być ciekawa batalia, ciekawa konfrontacja. Feniks jeden zniszczony i teraz tymi w Oracle leci Skillows do przeciwnika. Nie da się przytrzymać Force Field. Boże, ten Force Field. To można było lepiej rzucić. I teraz Oracle atakują proby. No ale Feniksy szybko dołączają. No tak sobie w sumie wyszło, to Nikicie chyba nie jest zachwycony, aczkolwiek ma parę probek przewagi. Jeżeli teraz zaekspuje i się obroni, będzie dobrze, ale już widać, że Hiro ma inne plany na tę grę. Nie tam jakieś ekspowanie, tylko wchodzimy, już widać, że kolejne gatewaye, ulepszenie do adeptek, jeszcze pewnie jakiś immortal się pojawi ze strony Hiro. Ale to już będzie po warpizmie. Będzie nawet już z dwoma atakował. Jakaś mała zaczepka, potencjalnie, nie, chyba nie. Ładnie, adeptki atakują oczywiście. Jak ty po prostu się wczepił w proby swojego przeciwnika, Hiro. Atak jak atak, ale o, Skillows wypatrzył, że może wskoczyć w Immortale. Hiro chyba pożałował, że nie było może więcej mięsa armatniego z przodu. No i teoretycznie Hiro prowadzi, ma większy limit. Ale jednak jakość jego jednostek jest co najmniej dyskusyjna. Skillows się rozdziela, bo chce jednocześnie gonić i się bronić. Tak jest, w pogoni za przeciwnikiem. Tutaj na pewno jakaś salwa Feniksa musi pójść, bo w razie czego jakby zaczęły podnosić. Ładne to było zniszczenie Warprisma. Dołączają kolejne Stalkery Skillowsa. Szybko wyłapał wrogie Immortale. No i teraz tymi resztkami na pewno zwycięży konfrontację Skillows. Adeptki. Będzie recall? Skillows ma recall? I on leci na kontratak. Gdzie tam jaki recall? O, i tu na górę. A tu jest w ogóle pełna barykada też na rampie. Nieźle. Teraz wyskoczy kolejny Immortal, bardzo ważne do obrony. Powracają adeptki Hiro. No się wydaje słabe na Stalkery, ale gdy jest Immortal i gdy tych adeptek w sumie też jest dużo, to nie jest to taka zła wymiana chyba dla Hiro. O, Oracle. Ty w ogóle ciekawe, że Oracle odbudowuje Skillows. To się wydaje dość mądre. Znaczy odbudowuje, no jedną odbudowuje, inna przeżyła. Ale to chyba jest mądry plan, no bo faktycznie Hiro może stracić bardzo dużo robotników teraz. Nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej. Skillows nie ma żadnej ekonomii w naturalu. Nie no, Hiro chyba wie co robi. Fachowiec protoski. Probek zniszczonych. No rewelacyjny wynik. Aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec mapy. Hiro wydaje się dużo silniejszy. I tak powinien chyba robić na ten moment Immortale, tak sądzę. 10 minuta gry. Oracle czekają w narożniku. No to jest darmowy Warpism. A tutaj jeszcze kilka probek złapał Nikita. No i proszę, może nam się tutaj zaognić jak ciekawie rozgrywka. Hiro nie złapie Oracle, nie ma blinka. No, no ale jak Skillows nie broni się... Ej, ale w sumie może to dobrze, że się nie broni. Bo teraz może zaatakować bazę przeciwnika. Jak prosto w Immortala wskoczy, to już widać, że się do niego przymierza. Skok tygrysi w Immortala. Jest pewny. A teraz chyba w super baterii jeszcze. O, dobrze, dwie salwy. A i pojedynczo w Stalkery. Nie, tak. Pojedynczo w Stalkery to jeszcze lepsze niż niszczenie baterii w tym stylu. I teraz dopiero bateria, tak jest.
Dobra kolejność. Oczywiście Hiro wchodzi do pierwszej bazy swego rywala, niszczy wszystkie proby, jakie były na obiekcie. Oracle są teraz chyba na wagę złota, no bo trzeba pozbyć się... Ej, no chwila. Chyba Skiros to wygra, nie? No bo Oracle na adeptki są dobre. Stalkery tak szybko nie padną, ponadto są no po prostu mobilniejsze. I to jeszcze nie jest koniec. Skiros jak młody bóg. Hiro nie ma w sumie nawet niczego, zupełnie niczego, co by mogło atakować Oracle'a. Nawet jak sobie przyzwie jednego Stalkera, to te trzy Oracle spokojnie go pokonają, chyba że będzie przy baterii. Skiros jak gladiator. Jak fachowiec. Tam jest bateria, super bateria też chyba dostępna. Ważne, żeby zablokował... Oj, Hiro robi drugiego Stalkera, to... O, to jest ciekawe, żeby tu pułapkę zrobić. Nie widzi jej Hiro. Może go zamrozi, może go pociśnie. Czwarta Oracle. A, i tak, Cybercora. To na pewno opłaca się niszczyć, żeby Hiro nie robił kolejnych Stalkerów. Mądry plan. Tutaj, jak widać, adeptki... No, Hiro! Ale tu jakie zbliżenie na reakcję. No, niestety reakcji nie było, ale... Ale podobało mi się, produkcja się stara. Dobrze, Skiros go wypatrzył z tą pułapeczką i teraz wiadomo, nura w Stalkery, ale jedna salwa, jeden Stalker pada, Hiro przegrywa tę mapę, niesamowite, ta pułapka to przemyślany, mega mądrze, Nikita jak fachowiec, brawo, niezły cwaniak. Pyk spojrzał na niego, dobrze. Lecimy. Kolejna mapa tego półfinału. W górnym lewym rogu Skiros, aktualnie prowadzący zawodnik Team Liquid. No i Nikita walczy z Hiro. Hiro w dolnym prawym rogu jako niebieski Protoss, Dragon Kaiser Gaming. Bardzo wcześnie wysłana proba. To nie przypadek. Nie ma przypadków na tym poziomie. To skąd, kochani? Zapraszam. Zbliżcie z Felico swoje uszy, oczy, a zwłaszcza oczy. Będzie Cannon Rush. Jedziemy z tematem. Hiro wysyła zwiadowcę, a Nikita... O Jezu, jak dobrze. Najlepiej. Najlepiej. Cannon Rush, synu. Cannon Rush. Wiedział dokładnie, co chce zrobić tutaj Skiros. Aj, nie ma takiego wjeżdżania. Na górę rampy straci, nie stracił proby. Od razu Cannon będzie grany. Boże, on stracił tę probę. Dobra, Hiro oczywiście rzuca się za probką w pogoń. Ej, Hiro to obroni w ten łatwy sposób? Czy mi się wydaje? Jeszcze gateway zagrany przez Skirosa. Sprawdza, czy jest pełna barykada. Otóż jest. No i teraz najciężej. Bo będzie atakowany Cannon. Ten Cannon się ukończy, ale potem chyba Zelota dobije. Trzy proby tylko mogą atakować Cannona. Skiros już się krzywi w kamerce. Już coś nie poszło. Już psycha siada. Oj, ciężko to widzę. Ciężko. Hiro. Jak gladiator. Jak fachowiec, jak giga chat protosów. Doskonale to bra... O, no ciekawe. Znaczy ta proba jest z lewej strony, to w sumie nie wiem, o co chodzi do końca, ale... Nie, to też się nie uda. Nie uda się, Skiros to widzi! 2 minuty, 5 sekund, tyle potrzebował Hiro, żeby... już zremisować. Piękna mapa. A Hiro to pewnie 15 razy dziennie broni na koreańskim serwerze, aż spojrzał na niego Hiro. Takie, co ty chciałeś, dzieciaku? Czym do protosów. Gdyby Hiro nie zrobił pylona tam, gdzie go zbudował, na rampie, nie? To ja nie wiem, czy budując się gateway by to zobaczył na czas. Możliwe, że właśnie nie. To jest chyba sprowadza się to w dużej mierze do tego, czy to oczywiście Hiro zobaczy wystarczająco wcześnie, czy nie. Żwawym krokiem idziemy na kolejną mapkę. W górnym prawym Hiro, w dolnym lewym Skiros. To jest mapa Dynasty. Ciekawa mapa z tą złotą bazą, z opcją skakiwania do przeciwnika. Dość właśnie interesująco z dwóch stron. No, zobaczymy, czy to będzie taki wybór, a może jednak inny. Wydaje mi się, czy Skiros źle postawił pylona. Nie, będzie chyba na styk. Będziesz? No, może mi się wydaje, zobaczymy. Skiros na pewno ma szansę na Hiro. Teraz każdy z zawodników musi wygrać po 3 mapy, żeby wygrać i oczywiście dojść do finału, gdzie czeka już gladiator Maru. Maru myślę, że patrzy tutaj oczywiście jak byk na kartofel, ale... Czy tam byk na kartofla?
No ale któryś Protoss będzie musiał się z nim zmierzyć. Może ucieknie, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło w StarCraftie, ale teoretycznie zawsze można uciec. Oczywiście najbardziej spodziewany finał w tym momencie to raczej Hironomaru. Ale może będzie cud. A jednak wszystko dobrze. Wydawało mi się z tym pylonem, że może odrobinę za daleko, jednak właśnie idealnie go postawił. Już przeszło im robienie Cannon Rush, już Skillos chyba tak nie zaryzykuje więcej w tym spotkaniu, ale w sumie w całym Best of 7 jeden Cannon Rush. Myślę, nie jest to głupi pomysł. Pewnie to tam wykombinował w hotelu i był taki zaintrygowany, czy mu to wejdzie w trakcie wywiadu przedmeczowego. Stary, dobry hero. Robo wcześniej zagrane i będzie presyjka. Będzie mocny atak. Co ciekawe, Skillos też robi robo. No i w tej konfiguracji... Teoretycznie, no Skillos właśnie ma jeden gateway mniej póki co, no ale za to szybsza ekspansja. Kolejny gateway już dostawia. No ciekawe, ciekawe. Dobra, hero. Hero ciśnie. Hero wjeżdża na szybkości. Natomiast Skillos będzie się musiał bronić. To jest pewna dynamika. Na pierwszych parę minut. Skillos wysyła arcyważnego zwiadowcę. Teraz zostanie poinformowany, że jest atakowany, że musi się bronić. To jest wszystko w sumie, co musi chyba zrobić na tej mapie. Przeżyć. Zaraz go hero będzie męczył. No dobra, poprawna bateryjka, żeby znowu przyblokować. Wejdzie na rampę zaraz hero, zapuści żurawia. Mógłby się zdziwić, jakby go złapały sentry, ale nie no, chyba za daleko stoi hero, zabezpiecznie. Próbuje się przebić. Skillos oczywiście już zauważył, że będzie atakowany. Ciekawe, czy po Immortalu od razu zagrał Orprisma. Jest potencjał, trzy stalkery przywoływane. No i teraz gdzie zaatakuje hero? Chyba po prostu na złotą bazę. Tutaj jednak nie zbierają jeszcze żadne proby. Jedna już mogłaby, tak, jedna już zacznie. Oj, tędy będzie wskakiwał, no ale właśnie... O, jaki dobry force field! Aczkolwiek można ratować jedno... Co tu się dzieje? Tu będzie force field na te przejście chyba. A może i nie? O nie, krzywo! Jezuniu, hero. Ale go znosi. Nawet w fotelu taki bardziej oparty na jednej stronie. Rzuca nim. Skillos powinien oczywiście celować po stalkerach, bo to nie ma żartów. Tu każda salwa się liczy. Oj, hero w tarapatach. Musi ekspować, musi kombinować, ale przecież będzie niesamowicie do tyłu, jeżeli teraz zacznie no, te próby jakiejś ekonomicznej rozgrywki. Próba zniszczenia pylona raczej też będzie średnia i nieopłacalna. A, jeszcze force fieldem przyblokował stalkera. Dawaj tego stalkera jeszcze, Skillos. Zahachmęć go. Dobrze. Czystko. Alina. Nie, no klasa. Ale hero został tutaj zdemolowany. No i musi cofać się do bazy, ale czy to ma jakikolwiek sens? Skillos oczywiście już się oblizał, już będzie atakować. Pytanie, w które miejsce? Sentry z Warpizma próbuje zniszczyć wrogiego Warpizma. No pewnie, że tak. Skillos od razu leci z kontratakiem, co on będzie się patyczkować. Hero jeszcze chce zatrzymać wydobycie na złotej bazie, ale nawet jeżeli to zrobi, to i tak chyba nic nie da. Będzie też defensywny Immortal Hero. Robi bateryjkę. Teoretycznie to dobre rzeczy robi hero, żeby zrobić comeback. Teraz Skillos się chyba zdziwi, że nie ma wrogiej bazy. To go na pewno ucieszy. No i ciekawe, czy uda mu się za chwileczkę wygrać, atakując po rampie. Tutaj są dwa warp gate'y do wzięcia. O, będzie Immortal Drop. Ej, ciekawe, hero leci na kontrę z dwoma Immortalami. Skillos to będzie... Skillos mu po prostu wejdzie do bazy. Siema. I buongiorno. Och, te force fieldowanie. Sentry, bardzo ładna zagrywka. Tu na środku mapy wrogi Immortal został złapany. Tak, Skillos stracił Immortala.
i powracają te dwa należące do Hero. Aż ciekawe, że Skillos nie wszedł tutaj trochę dalej, trochę wcześniej. Tak, żonglerka immortalami jest arcyważna. Teraz, jak widać, Hero ma aż 3 immortale. To jest duża siła, bardzo duża siła. Skillos o dziwo nie robi O Jezu, Skillos zapakował niechcący jest za dużo jednostek do Warpizma, nie mógł uratować własnego immortala. Tutaj dwie losowe adeptki przechodzą, wszyscy się gubią, wszyscy się spieszą. Hero może jeszcze stracić Warp Gate'a. No i właśnie czekałem na Stargate, jeżeli chodzi o Skillosa, bo przecież czy Phoenix, czy Voidray, czy Oracle ma tutaj sporą użyteczność. Ja stawiam oczywiście na to, że Skillos zagra Phoenixy, co by zniszczyć szybko Warpizma, może podnosić immortale w walce. O, bateryjka. No i Skillos, wolna reakcja troszeczkę. Dobra, odchodzi. I walczymy. Ciężka gra. Zaskakujące to jest, jak dużo tutaj Hero jeszcze jest w stanie wycisnąć. Jednostki z prawej strony też wypadałoby chyba przyzwać. 3 zelotów przywołuje Skillos. Oj, no to nie była super wymiana dla zawodnika Teamu Liquid, aczkolwiek powiedziałbym, że dalej on jednak prowadzi. Pytanie, co z tym Feniksem? Ja nie wiem, czy on prawy powinien akurat teraz budować, no ale buduje. Robi też baterie. Ale coś latającego, nie? Jakiś Feniks, myślę, że byłby świetny. Ja, tu jeszcze 2 kolejne immortale idą. Ale Hero mocno wygląda. No jak Skillos przegra tę mapę, to psycha siądzie chyba. Może jednak opłacałoby się bardziej Voidy robić? Nie, no ale Phoenix to jest taki najbardziej prawdopodobny pierwszy wybór. Próbuje podnieść właśnie Immortala Skillos. Ale teraz jest ciężko. Nie niszczę tego pelona Hero, bo wie, że wtedy Immortal zostałby podniesiony i by go pewnie stracił. Teraz szybko. Nie, zostawi chyba Warpizma, chociaż można było wymienić Phoenixa za transportowiec. Kontra Skillosa na ekonomię, no w końcu. Aczkolwiek Hero ma jednostki do obrony. No, za dużo ma Hero. I tam jeszcze w ogóle pelonami się barykaduje, tak żeby cień adeptek mu się od razu nie ukończył w wydobyciu, ale też tego tak do końca nie uratuje. No i świetna obrona Hero, doskonała. Tylko czekał. Przyczajony. Hero ponownie od rampy atakuje, aż 5 immortali tego zawodnika. No ale właśnie, Feniksy. One mogą tutaj bardzo dużo jeszcze odmienić. Skillos oczywiście ma troszeczkę większe wydobycie. Próba zniszczenia Warpizma. Jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. 6 immortali Hero. Więcej! 9 minuta. No rozwali tego Prizma jak nic. Tak jest. Nawet za Feniksa myślę, że warto było. No bo teraz co wejdzie na rampę? Nic nie wejdzie na rampę. Znaczy kolos może, ale halucynowany kolos nie niszczy force fieldów. To nam tutaj ładnie Hero zresztą pokazał. Prawdziwy by zniszczył. No i Hero w końcu myśli o zajęciu złotej bazy. Coś pięknego. Być może gramy dalej, ale... No jest na prowadzeniu. Czerwony zawodnik robi kolejne Feniksy. Robi też Robo Beja, co mi się nawet bardzo podoba. Może pod kątem Disruptorów. No to jest całkiem niezły pomysł. No i teraz oczywiście świetna blokada wydobycia. Niesamowite, że Hero jeszcze ma szansę wygrać tę grę. Są naprawdę realne na to szanse. Tutaj adeptki może łapać Skillos, znaczy jedną. O, z kolejnymi już może być problem, jeżeli Hero podejdzie Stalkerami. No uważajmy. Ej, czy to nie jest tak, że immortale miałyby zasięg do Nexusa, jakby chciał? Hero samymi immortalami mogłyby tutaj chyba podejść, ale może lęka się, że Feniksy go podniosą i złapią. O, tu jest kolejny Warpizm do przechwycenia. Czy widzi to Skillos? Widzi! No, duże przechwycenie. I jeszcze zmarnowany recall. To jest duże zwycięstwo dla Skillosa. Może jakieś proby podnosić? Te przynoszą złote minerały, no halo. Nie ma głupich tutaj, trzeba to wydobycie hamować już teraz. Skillos ma dużo mniejsze wydobycie w tej chwili, bo jego złota baza przez długi czas nie pracuje. Może w końcu to wznowi Skillos, bo ja nie wiem, na co on czeka, on w sumie to nic nie zbiera, naprawdę. O, i teraz Hero podszedł i jak widać wykorzystuje potęgę swoich immortali. O, ładne force fieldy. No, siła ognia jest nieporównywalna. Feniks nie wiedzieć, czemu teraz wleciały w to wszystko. Podnoszą Feniksa? Nie wiem, co Skillos robi, ale chyba panikuje, chyba nie wie właśnie, co czynić. Niesamowite, Hero ma ekspansję, ma więcej immortali, ma większe siły. Wydobycie też musi mieć siłę rzeczy większe w tej chwili. Skillos, taka dobra pozycja. Tak dobrze szło. Ej, dramat. O Boże. No tragedia się dzieje. Skillos traci za darmo Feniksy, nie ma za bardzo wydobycia, psycha siada.
No nie, 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 tego już nie zatrzyma pan Skillows. Nie w ten sposób. Może parę probek co najwyżej, ale to będzie o wiele za mało. Miazgunia. Sprawdza Skillows, czy jeszcze jakieś jednostki tam są kolejne robione. No nie, no to bez boje, bez porównania hero lepszy. I jeszcze te force fieldy. Więcej mortali. Mortale są naprawdę niesamowite w PvP. O, ale kuleczka! Ach. Hero i tak podniósł, i tak po immortalach nie oberwał. Teraz próba wymuszenia może jakiejś batalii przez Koreańczyka. A może force fieldy na rampę jeszcze, żeby nie dało się uciec. No dokładnie, go pokroił tymi force fieldami. Doskonale. No i hero ma już pewność, że rywal nie ma bazy. On sam... O, jeszcze kolejny force field. No dobra, miazgunia. Skillows bez ekspansji. Dwa disruptory za to warp piźmie. No musiałby te immortale wszystkie pięknie jakoś objąć. A tutaj jeszcze stalkery przeszkadzają. GG! Prawo hero. Wyczarował. Zwycięstwo. Na mapie dynastii, chociaż chyba nie powinien. Skillows się z tego chyba trochę śmieje. I zaczynamy oczywiście w górnym lewym rogu hero, w dolnym prawym Skillows. Na razie hero na patencie wygrał poprzednią mapę i ładnie mu siadł, bo Skillows ma taką minę właśnie, jakby ktoś mu zabrał nieuczciwie rozgrywkę. I punkcik kolejny. Czy oglądał ktoś Boga z nocy, jak się podobało? No na pewno niektórzy oglądali, bo tam jakaś spora batalia była. Ja akurat nie. Zaszalałem i w tę noc spałem. Dobra, troszeczkę podstawowych elementów oglądamy na razie na początku. Po raz kolejny hero decyduje się na otwarcie One Gate Cybercore. No i zobaczcie, jak szybko stawia od razu ekspansję, bo to na jednym asymilatorze jest grane. No taki jeszcze inny wariant trochę szybkiego, wczesnego ekspowania. No i w tym momencie Skillows wjeżdża i już widzi, że nie będzie lekko. Nawet nie interesuje go, co tam dalej w bazie ma hero, bo cała reszta wydaje się być oczywista. A nie, jednak znowu wraca. Chyba wstępnie myślał o jakimś proxy Skillows, a potem się rozmyślił. Tak to na moje oko wygląda. No i teraz trzeba zobaczyć właśnie, kiedy jest drugi asymilator, kiedy to wszystko. Jest obserwer, tak. Jest obserwer, jest clean feed. Ja nie mam wpływu na to, co jest w danej chwili pokazywane, niestety. O! No i to się szanuje. Myślał, żeby tą probą, która tutaj jeździ po bazie hero, tą tutaj, zrobić te proxy Skillows. Natomiast... No, hero już od razu za nią jechał, więc Skillows uznał, że trzeba inną probą pojechać na mapę i tam zrobić teraz ukryte. Proxy Robo. Proxy Robo w Best of 7 PvP. No, musi się pojawić. To jest taktyka mistrzów. Wyżej to już chyba tylko jakieś jednobazowe Dark Templary stoją. Nareczki są piękne, wiadomo, ale... Jeszcze trzeci gateway dostawia Skillows. Proxy Robo być musi. Hero dostawia gatewayem. Lęka się pewnie Koreańczyk, no. Czy on zrobił pełną barykadę w naturalu? No, dokładnie. Dobra, leciutko obity Stalker. Zaraz będzie Immortal oczywiście w użyciu. Topka kliknięta i jak widać dalej w natarciu jest Skillows.
Doskonale. Kurczę, myślałem, że go tutaj będzie męczyć dalej. Czemu go zostawił? Nie wiem, Nikita, czemu? Czy co się stało? Już można było tego jednego stalkera chyba zaklikać. Jego może po prostu bardziej interesuje doczekanie do... A, może niszczenie warp gate'ów trochę? Ale no, dalej to first fieldowanie jest niegłupie, nie? Jakby... No, dokładnie, dokładnie. Goni stalkery, goni sentry. W ogóle też ciekawe to wyjście hero. Super bateria oczywiście zakończona. Przez dłuższy czas nie będzie kolejnej. Sytuacja napięta jak plan deka na żuku. Wychodzić, wchodzić od prawej, od lewej. No znowu się będzie chyba hero chciał awanturować, ale ma cały czas przed oczami te kolejne force fieldy. Od prawej strony samotny Immortal nadciąga. Tamten Immortal został chyba przechwycony. Lala. Co? On wygrywa. Dobra, pożartowałem. Ale dawaj, mikruj to skillows. Tutaj spokojnie można pozgarniać. Kurczę, myślałem, że hero go złapie, a to sam jest łapany. I łatwiutko. No i przewaga liczebna skillowsa jest dość duża. Myślę, że cały czas prowadzi. Zaraz będzie kolejna super bateria hero dostępna. Można lecieć na kontratak. Silny adeptek wysłany. Doskonale. Doskonale to wchodzi. Piękna zagrywka. Hero kręci głową. Już widzi, że jest co najmniej źle. Hey, GG. GG od hero. Czyli mamy 2-2. Piękny proxy robo. No, taktyka mistrzów. 2-2, a mogło być teoretycznie 3-1 dla Skillowsa, ale niech o tym nie myśli może za mocno. Pięknie. Dobra, lecimy. Chyba na temat balansu za te rzeczy, chyba tak mi się wydaje. Ale nie ma 100% pewności, trochę domysły to są. W górnym prawym rogu hero, w dolnym lewym Skillows. Mamy 2-2. I lecimy. Bardzo ładnie. Podoba mi się, że tak tym proxy robo Skillows go utemperował. Nie będzie takiego zachłannego grania ekspansji. No bo to, co zrobił hero, było bardzo ryzykowne, bardzo podatne na proxy robo i jeszcze robienie tej barykady faktycznie w naturalu, no to było trochę przeszarżowanie. No po prostu tak jest, że proxy robo coś takiego kontruje i tyle. Przy oczywiście poprawnym wykonaniu, no bo zawsze jakaś magia hero się może odbyć, zawsze Skillows może się pomylić, nie? I chyba liczył na jakąś pomyłkę swego przeciwnika hero bardziej niż na to, że da radę. Było to trochę szalone, chociaż mapa duża, to może dałoby się tak zagrać. Dobra, lecimy. Cybercore oczywiście w drodze. Na jakiej stronie sprawdzać wyniki drabinkę? Wykrzyknik B albo bracket, tam zawsze możesz sobie wyczarować Hanis od bota link do drabinki. Komentator z kucykiem Z. Ej, co? To proba padła. O, wow. No to śmieszne. Hero stracił probę od probek. Dziwne. To się nie powinno wydarzyć. Jak do tego doszło w ogóle, że tam dwie proby stały? Co się dzieje? Dlaczego hero stracił zwiadowcę? Jakaś magia. Z2 ulubiony caster po innym. Doskonale. Też lubię Steadfasta, spoko osoba. Pierwszy raz, co ciekawe, on miał pierwszego lana na TSL-u 9, gdzie tam byłem też na miejscu w Utrecht. I tak właśnie byłem w szoku, że to jego pierwszy lan, na którym był w życiu. Fajna, fajna osoba. Co my tu mamy? Ekspansję, jeżeli chodzi o Skillowsa. Dobra, o, Tedman, dziękuję bardzo. Sojuszu nie mogę znaleźć. Nie, żadnego limitu być nie powinno, albo to jest ewentualnie jakiś inny serwer. To może ogarniemy między meczami, może przed finałem. Bo się zateguję. To proszę przypomnieć tylko Tedman. Dobra, spokojnie. Stargate, jeżeli chodzi o hero, ale przed ekspansją. Natomiast Skillows robi robo, ale po ekspansji. To, co robi Skillows ostatnio było popularne u Harstema w rozgrywkach ESL Master Spring Europe, to naprawdę jest mocne. Zaskakująco mocne zagranie. Na takiej mapie jak ta, gdzie no niby da się gdzieś blinkować, ale w sumie to trochę trudno wywierać presję. Wydaje mi się, że styl z Immortalami, może z Adept Pushem, jest całkiem niezły. Skillows właśnie z Harstemem walczył w tych europejskich rozgrywkach. No jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Teoretycznie otwarcie Stargate na robo powinno być w miarę dobre, ale zobaczymy.
Natomiast zarzucili przez swoje uwagi na temat balansu i marudzenia na Protossa. No musiał na coś soli trochę sypać. No za dużo widocznie. No za bardzo, no i komuś się to tam widocznie nie spodobało, no i go nie biorą. No tam czasami są takie dziwne sytuacje. Nie do ogarnięcia. Spokojnie, tutaj nie powinno się akurat na razie nic wydarzyć, bo gdy tylko Hiro podejdzie, to dostanie force field i jego jednostki zostaną złapane i zniszczone. Z kolei Skilos nie chce za daleko odchodzić od swojej baterii. O, tu się akurat coś może wydarzyć. To jest duża sprawa. 5 probek. No dużo, dużo. Już w zasadzie chyba technologia Hiro się opłaciła, teraz przechodzi w Blink. W ostatniej chwili anulował cień adeptek. O, jakby go złapał Skilos. Jest potencjał. Tutaj oczywiście ta pułapka jeszcze. On tutaj bardzo sensownie jeszcze ta pułapka zniszczona na wszelki wypadek na potem. Oj, no ale jednak odsłonił się w drugiej bazie. O tym Skilos do końca nie pomyślał. Ja też na chwilę nie przewidziałem tego scenariusza. Czyżby Hiro planował trzecią bazę tam, gdzie jest bogaty gaz? Mam wrażenie, że o tym myślał, bo tam coś jeździ. Tak, to była proba. Chyba myślał przez chwilę o bogatym gazie na Crimson Court. Ryzykownie tak zbliżać się swoją bazą w kierunku rywala, który przecież może zrobić timing push z immortalami. Ale w sumie do tych immortali tutaj za wiele nie widziałem. Ani by było otwarcie robą. No tak, w sumie to coś mu przeszło. Dopiero teraz pierwsze immortale. O, to będzie potencjalnie bardzo ładna presja w wykonaniu Hiro. Powinien atakować proby. Ciałem stalkery blokują adeptkom przejście. Od przodu widzimy też na minimapie atak Hiro. Co ciekawe, on ma mniejsze siły. Ale za to może być lepiej ustawiony w tej chwili na mapie. Probami bardzo ładnie manewruje Skilos. O, będzie zniszczenie Stalkera, tak jest. Ładne mikro. Pamiętajmy, że Skilos jeszcze nie ma przez chwilę Blinka. Tak, może trzeba było anulować faktycznie Robo, skoro widział Stargate'a, ale nie wiem, czy też tak. Chociaż, no kurczę, no bo Obserwera jak zrobisz, to jest szansa, że Oracle odsłoni, rzuci Revelation i stracisz wizję. Jak zrobisz Immortala, no to on na Oracle oczywiście nic nie robi, chyba że planowałby jakiś lądowy atak, ale nie tędy droga zazwyczaj. Lepiej faktycznie później zrobić te Immortale, a może po prostu nie anulował, bo nie anulował. Uznał, że później zrobi Immortale, ale już niech te Robo będzie. No i teraz to, czego się minimalnie spodziewałem, czyli ulepszenie do adeptek i Skilo zrobi duże lądowe uderzenie prawdopodobnie. Jeszcze parę stalkerów, widać, to dorobi. Ale za tym wszystkim już adeptki powinny się powolutku pojawiać. Pewnie kolejny gateway zaraz zobaczymy ze strony Skilosa. No i potem oczywiście duży atak. Ale naprawdę brakuje moim zdaniem Skilosowi tych kolejnych immortali, jeżeli on chce zrobić adept pusha. Chyba że to mają być jakieś... Nie no, on 5 gatewayów robi, no to chyba jednak będzie atak. Taki większy.
Dobra, karamy zagranie, zagrane w trzeciej bazie. Hiro chyba tak mocno chce się bronić. W sumie na adept puszcze kanony to chyba dobry kierunek. Kolejne baterie też na pewno. No i czwarta baza Skillosa zaraz na środku będzie. Bogaty gaz sobie upatrzył, a tutaj taki niegłupi ruch na pewno, żeby cztery stalkery niszczyły po jednej probce w każdej salwie. Właśnie cztery to ta właściwa liczba. Doskonale, bardzo ładna presja, w razie czego Hiro się może uratować też recallem. O ile ten ratunek będzie potrzebny, bo może po prostu na piechotę sobie wróci. Jak można puścić obserwera, żeby śledził daną jednostkę? Kliknąć prawym przyciskiem myszy na cel, który ma śledzić, gdy mamy zaznaczonego obserwera. No i proste, proste. O, jest awantura. Widać, że force fieldy oczywiście próbują troszeczkę pomagać w tej wymianie. Adeptek trochę się pojawiło też. Druga baza Skillosa męczona. Druga baza Hiro męczona. Skillos oczywiście cały czas atakuje. Kurczę, dobrze to wygląda, Nikita. Naprawdę z trzema immortalami wygląda dość pewnie. Adeptki z przodu świetnie zwiększają przeżywalność całej reszty jednostek. Z dala od superbaterii na razie walczy Skillos. Dokładnie tak jak powinien. 15 probek już rozbił. Skok ty grysi, co on atakuje? Aur Prisma, okej, okay, no to chyba słusznie. No i teraz skupiony ogień na immortalach. Tak jest, no ale jeszcze więcej potrzebuje Skillos. Teraz ważne, żeby immortale może tak szybko nie popadały, ale Hiro się na nie rzucił, jeden zniszczony, no ale to nie wystarczy. Brawo Skillos, bardzo dobry timing push za adeptkami. Chyba się już udało. Jest niespodzianka, Nikita w grze. Ciśnie, ciśnie, ciśnie. Finał na Maru. Może to jego turniej życia będzie. Doskonale przeczekał super bateryjkę. Do pierwszej bazie już wskoczyły adeptki, już się umiazgunie. Tutaj też więcej stalkerów ma Skillos. No i panie Korańczyk, nie da rady. Pięknie jest. Łatwo jest. Hiro kręci głową, wie, że jest co najmniej ciężko wyciągnąć taką rozgrywkę. To nie jest Firefly, z którym takie cuda się działy w meczu ćwierćfinałowym. Skillos tylko wybiera, czy z lewej, czy z prawej ma ochotę ściągnąć stalkera kolejnego. I jeszcze czwarty Nexus sobie zafundował. Doskonale. Zaraz kolejny Nexus pęknie, tutaj oczywiście stalkery mogą cały czas się dobrze wymieniać. Hiro jeszcze ma ich troszeczkę w pierwszej bazie. No tak próbuje balansować to z lewej, to z prawej, ale na nic to wszystko. I Nexus rozbity. Doskonałe te blinki, te doskoki, te uniki Skillosa. Hiro oczywiście też robi co może. Ale on nic nie może, nie ma też Dark Templarów w drodze. Nie będzie niespodzianki, po prostu skaluje się dużo lepiej Skillos. Większe wydobycie mu to wszystko zapewnia. Doskonale, Nexus. O, i tutaj jeszcze w te stalkery. I łatwiutko. Doskonale. Prosta batalia. Hiro jeszcze nie ma szarży, no ale kiedy miał ją tak naprawdę zrobić? Skillos zobaczył jednego z lotu od razu, 7 adeptek. Dobrze. I Skillos prowadzi 3-2, a przecież mogłoby być teoretycznie 4-1. Dobra, zobaczymy. Jest ciekawie. Jest bardzo ciekawie. Czy Hiro się podniesie, czy jednak Skillos będzie wielką niespodzianką tego turnieju? Jest taka szansa, jest potencjał. Rozpoczynamy słychać tam w tle jakieś ciche, ale jednak szumy widowni. Nahypowani, że no tutaj ciekawy pojedynek się urodził, trzeba przyznać. W kurnym lewym Skillos, w dolnym prawym Hiro. Hiro na niebiesko, Skillos na czerwono. No i prowadzi. Zawodnik Team Liquid. Co ciekawe, na pewno... O, pięknie. O, jak Phoenix Warsami to zwieńczymy. Będzie kapitalnie. Hiro ma pewien trening, jak wiemy, na Max Paxa, no ale Skillos jeszcze więcej powinien mieć takich meczów za sobą z Max Paxem, gdzie będą Phoenix Warsy. Ja już przewiduję ten scenariusz, ale oczywiście nie ma na niego 100% pewności. Ale skoro obaj robią pylon gateway w naturalu, no to raczej tak będzie. Czemu nie robi asymilatora Skillos? Co się dzieje? Oszty.
On chce zrobić teraz Nexusa, ale Vixa. Ale ciekawy wariant. Niebanalny, no. I Hiro teraz to zobaczył. I ciekawe, czy będzie próbował blokować te asymilatory, ale nie da się, nie zdąży. Ej, chwila. Tam Hiro robi pylona? Nie, proby się chyba atakują. Halo, panie obserwer, pokaż pan walkę probek. Nie, dobra, tam się nic nie stało, bo odjechali. Proba Hiro ledwo żyje. Hiro ma troszeczkę szybszy Cybercore, trochę szybciej zelotę. Tutaj oczywiście Skillos trochę go blokuje. No, sytuacja jest interesująca. Doskonale. Kolejny asymilator zajęty przez Skillosa. Skillos uznał, że nie zrobi zeloty i to jest być może nawet dobry wybór. Ale przed wrogim zelotą jakoś się właśnie też będzie musiał obronić. Ciekawe, czy pełną barykadę. A tak, pełna barykada. To w sumie też jest dobry pomysł, dobry plan. Ale właśnie, czy on to zrobi przed zelotą? I czy to aby na pewno mądry pomysł, żeby Stalkera zrobić? No ale chyba ciężko o inny plan. Coś mało gazu ma Skillos. Dobra, Warp Gate'a zakolejkował. Zelota wbiega. Ciekawe, czy tak miało być. No, jest tak. Już tutaj niewiele zmieni w tym aspekcie. Ranna proba Skillosa powinna chyba zostać wysłana z powrotem do bezpieczeństwa. Uciekają te dwie ranne. Ładne mikro. No i czy straci jakąkolwiek probę? Chyba nawet nie. Mikruje. Bardzo ładna kontrola Nikity. Probo jeszcze Hiro próbował dokończyć wrogą probę, ale mu to nie wyszło. Wow, Skillos! Skillos żadnej proby nie stracił, ale musi wrócić do wydobycia trochę szybciej, bo zaraz będą straty pomimo braku rozbitych probek. Dobra, już koryguję. No, to było ciekawe. Teraz chyba czas na Oracle. Ale Hiro jeszcze potrzebuje chwili, troszeczkę gazu. No i oczywiście teraz pełna barykada. Ciekawe, w co pójdzie Skillos, no bo jednak wybrał, że to nie Stargate. Ma parę probek przewagi. Będzie się tej przewagi pewnie kurczowo trzymać, a teraz zobaczy wylatującą Oracle za momencik. Oracle leci. To naturalna do pierwszej bazy. Zaraz zobaczymy, gdzie wybierze Hiro. No i ze strony Koreańczyka Robo. Od Skillosa Twilight Council. Jest presja. Ranne proby atakowane i dokończane. No to był dobry, mądry ruch Hiro, żeby podokańczyć niektóre z nich. Tam jeszcze jedna miała czerwone punkty zdrowia. Można było chyba też się nią zająć. No i oczywiście Blink teraz jest kolejnym etapem. No chyba nikt nie ma jakiejś dużej przewagi jednak. Myślałem, że może Skillos z tym szybszym Nexusem. Ale jednak chyba nic z tego na razie nie będzie. Mamy makro. Kurczę, liczyłem na wojny Feniksów, ale jednak nie. Może na siódmej mapie, o ile do niej dojdzie. Hiro robi Immortale, Sentry, Twilight. Mam jakieś dziwne wrażenie, że teraz to on może zrobić Immortal Adept Pusha. Ale też na pierwszej mapie fajnie z tym wygrał Skillos, no. Tylko, że wtedy miał Oracle do dyspozycji, zawodnik Team Liquid. Pan Kabanos, bardzo dziękuję. Witamy oczywiście na streamie. Dzięki wielkie za suba. Jeśli Terran grałby z Protossem razem, to Medivac leczyłby proby? Znak zapytania. Otóż nie, proby są jednostką mechaniczną. Także nie może. Gdyby miały tam taga, że są biologiczne, to tak. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe, jak szybko przeszedł Hiro, jak zdecydowany jest jeszcze przed ulepszeniem. O, ten warp, wow, warpin zatrzymany, Blink pod Immortala. Niszczy go jak najszybciej tylko potrafi, Skillos zaraz wyskoczy. Ej, ma dużo tych Stalkerów, on dalej się może wbijać w przeciwnika, mam wrażenie. Och, jeszcze Oracle, bo Hiro spanikował, użył hotkey do całej armii. Fatalne błędy Koreańczyka.
No i to jest ciekawy obrót spraw, bo przecież zaraz Kilos będzie na trzech bazach, a Hiro tylko na dwóch. Dosyła kolejne siły Koreańczyk, ale przecież to jest fatalnie, fatalnie rozegrane. No w gigantycznych tarapatach Hiro, co tak naprawdę może zrobić? To jeszcze Immortala, no może nie straci, ale będzie on obity. Tak jest. Adeptki 3, no przeteleportowały się teraz na dół i będą w stanie może jakąś kontrę wykonać. No niesamowite, ale Skiros naprawdę jest niedaleko zwycięstwa. Chociaż pytanie, czy kontra go może zmęczyć, dareczki, tak jest. Dark Templary w razie czego. Trzeciej bazy Hiro nie buduje, Skiros zaraz to zobaczy, zaraz się upewni. No i to go na pewno bardzo ucieszy. Ale też może doda więcej stresu, no bo jest niedaleko zwycięstwa. Wskakiwać w te Immortale, czy nie wskakiwać? Czy bateria jest z tyłu? Chyba nie ma. Ale nie chcę ryzykować Skilosa, jak tutaj... O! Nie zdążył! On stawiał ten budynek, ale coś się nie zrobiło, bo chyba inna proba akurat przejeżdżała. Co za pech! Od razu dosiada te adeptki. Ciekawe, czy zniszczy wszystkie w porę. Będzie blisko. O, jak blisko, ale jednak... Aj, tutaj tylko jedna przemknęła i byle czym można było ją dokończyć. No, Hiro traci wojsko. Przy okazji kolejny atak Koreańczyka wychodzi na mapę. Będzie też War Prisma, co najważniejsze. Będą też Dark Templary, ale szczerze mówiąc, jak obserwer, tam jest jeszcze kontra w ogóle z Kilosa. Dwie adeptki przywołuje w kontrataku. No jest ciekawie, jest bardzo ciekawie. Już, o, jaki to jest ważne, żeby te adeptki zobaczyły Dark Templary. Z nawet niewielkim wyprzedzeniem. Warto, warto, warto. O, to jest mega. To jest bardzo ważne, że on teraz zobaczył tego Dark Shrine'a na wszelki wypadek. Upewni się, że ma obserwera albo zacznie po prostu robić kolejnego. Arcyważny moment. No i czy tam będzie barykada tym razem, panie Skilos? Będzie, będzie. Widzę na minimapie, że zablokował, chociaż no tylko tymczasowo, no bo adeptek jest na tyle dużo, żeby... O, jeszcze stalkery są przywoływane. Ciekawa chwila. Teleportacja do pierwszej bazy. Może być ten przeskok przez Hiro zakończony, jak najbardziej. Już proby uciekają. Ajajaj, ale obrywa. Ale go otłukuje. Hiro ma duże liczby, ale niekoniecznie chętny jest do walki pod baterią. Chociaż chyba będzie musiał. O, jest super bateryjka odpalona. Teraz salwa w Immortala, tak! O Jezu, ofensywny blink, no nie wiem, czy aż tak trzeba było. Hiro wykonuje bardzo przyzwoitą żonglerkę, ale już teraz część stalkerów wygospodarowana, żeby zniszczyć transportowiec. Kolejny Immortal pęka, jeszcze jeden. Tak jest. Cień adeptek ukończony w naturalu. Tu jest też, co ciekawe, kanon, długo nie pożyje. Tak samo jak te proby i w ogóle wszystko. Hiro sieje ferment w bazie przeciwnika. Jednak taktyka chyba będzie skuteczna. Ach, te adept pusze. Mocarna rzecz, mocarna. Kontra z Kilosa, może jeszcze jedna. A już myślałem, że się udało, a tu jednak nie. Zaadeptkowany. No i jest ewakuacja. Trzy obserwery ma z Kilos. Myślał, że Dark Templarami Hiro go będzie chciał zaskoczyć, a to nic z tych rzeczy. Teraz z Kilos powinien w Dark Templary pójść. Zniszczyć wrogie obserwery i oszukać na koniec system. Prosta zagrywka z teleportacją we wrogie wydobycie. Hiro wykonuje kolejny atak. On dwa Immortale ma Hiro, z czego jeden jest już na środku mapy. No to akurat może być ciężka bitwa dla Hiro chyba, chociaż... No zobaczymy. Tutaj oczywiście teleportacja się nie ukończy, no bo chce się jeszcze przegrupować przed kolejnym uderzeniem. Prawdopodobnie pełny best of seven. O, Immortala od razu mu zabrał Skilos. Okej. Okay. No ale jakim kosztem, bo te przecież adeptki też mają obrażenia. Immortala nawet adeptki mogłyby chwycić, ale cenniej i lepiej jest te proby, tak. Oj, tutaj kolejny Immortal pada, no ale jak widać Immortale nie są Hiro aż tak bardzo do szczęścia chyba potrzebne. Skilos rusza na kontratak. Chce wyłączyć wydobycie przeciwnika, a tutaj powolutku będzie się wymieniał, no tak, no... Na cały zasięg chyba stalkerów po prostu będzie chciał wykajtować te adeptki niewielkim kosztem. Może się uda, a może i nie, ale tutaj na pewno Skilos musi dużo zrobić. O, a tego obserwera, 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 bo Dark Templary. No dobra, zniszczył. Ale to akurat Skilos zniszczył wrogiego obserwera. Jest żonglerka, jest warpism w użyciu, a jednak po prostu Hiro wygrywa. Skilos się poddał, bo już nie widzi szans. Piękna sprawa. No i mamy 3 do 3. Dobra taktyka Hiro. Mocne są te ataki, bardzo mocne. Ciężko bym nawet powiedział, że je tak łatwo obronić. No i zaczynamy piękną, już siódmą mapę tego pojedynku. Za chwilę ktoś wygra i dołączy do Maru w finale. Zobaczymy, czy będzie to Skilos, zawodnik Team Liquid, czy też może jednak Hiro z Teamu Dragon Kaizi Gaming.
obaj myślę, że zasługują na ten awans. Wielu by chciał zobaczyć na pewno Hiromaru w finale. Ale są też pewnie fani Nikity. Ładnie grę, ładnie cisną. Ostatnia mapa. Jeden build order, jedno może proxy, jedna kombinacja. No zobaczymy, będzie ciekawie. Skillos ma jakąś zniechęconą twarz. Zaczyna chyba mówić do samego siebie, o co tu chodzi. Może jakieś zwątpienie. Skąd to zwątpienie, jak to mawiał klasyk? Poleciał Cybercore. No spokojnie, spokojnie. Tutaj na razie jest tylko rozwój. Chociaż zastanawia mnie trochę to, że Hiro ma późniejszy Cybercore i to jakieś 10 sekund. Pylona też ma późniejszego. Nie wiem, jakby coś tutaj poszło nie tak. Przecież to nie jest tak, że ktoś ma tutaj, nie wiem, więcej probek chyba. Tylko są na tym samym etapie. No dziwne, dziwne. Jakieś takie zlagowane otwarcie ma Hiro. Zastanawiająca różnica. Hiro teraz może by chciał postawić Nexusa, ale to nic z tego. A i dwie sentry, czyli makro. Natomiast Skillos na razie stawia na dwa Stalkery. I bardzo szybka ekspansja ze strony Koreańczyka. Skillos zdecydował, że on akurat postawi na Stargate'a. Myślę, że to mądry plan, otworzyć właśnie Stargate'em. No i oczywiście druga baza Skillosa również zagrana. Hiro niebawem zobaczy halucynację, że jest Stargate. No i jeszcze będzie ta lekka presja dwóch Stalkerów, ale raczej nie ma prawa za dużo zrobić. W sumie to nawet może Skillos tutaj popełni jakiś dziwny błąd. Łatwo się pomylić przy baterii. Ale jest też halucynacja, więc mniej force fieldów i ciężej będzie przytrzymać te jednostki Skillosowi. Oracle już zakolejkowana. No ciekawy ten pylon pod bazą przeciwnika zrobił Skillos, który został wykryty. Taki całkiem wczesny. Trochę dziwna miejscowa na pylona, szczerze mówiąc, bo to właśnie jest taka jedna z tras dla halucynacji. Pilot Cancel zagrany również przez Skillosa. Dobra. No i Oracle numer 2 to też całkiem istotna informacja. Ciekawe, że ta druga Oracle to jest zmyła, bo no zobaczymy zaraz. Jeżeli zniknie halucynacja Hiro, to teraz Skillos możliwe, że anuluje te Oracle. A może i nie. Będzie też presja, bo z tego pylona ukrytego na mapie właśnie tutaj, jak widać, są przywoływane kolejne jednostki, dwie adeptki. Jednak Oracle nie zostanie anulowana. Skillos inwestuje dużo w tę ofensywę. No i popatrzmy, czy będą jakieś istotne błędy. Zauważył Skillos, że faktycznie można trochę Oracle podlecieć, że ta bateria... Ty baterię mu zniszczył. Oj, ale żeby nie stracił Oracle, to jest ważne. Kolejny Oracle też tutaj leci. Chcę go wyciągnąć chyba trochę Skillos, żeby docisnęły Oracle znowu do drugiej bazy. Albo nie, jedna do jednej, druga do drugiej. Może też tak zagra. Hiro idzie po tego pylona ukrytego na mapie. Ale chyba nie była to taka zła obrona Koreańczyka. Nie wyglądało to źle. Póki co obaj grają dość poprawnie. Tak się zastanawiałem, czy wleci dwiema Oracle do drugiej bazy swojego przeciwnika Skillos, ale tak się nie stało. Póki co poprawne wymiany, jeżeli chodzi o Skillosa. Dużo nie ugrał, ale póki są dwie Oracle, to one jeszcze ogrom wartości potrafią od siebie dać.
Nightstalkery, jak widzimy, ruszyły. No to taki mały wypad, bym powiedział, bo chyba nie jest to jakiś atak, który ma kończyć rozgrywkę. Skilos po prostu się rozwija. Jest szansa na zniszczenie wrogiego Stalkera, takiego bardziej wysuniętego, ile... O, co tu się dzieje? Ale nie, Hiro ma... Hiro ma blink. Ale będzie blisko, a jednak daleko. Ciekawe, czy wskoczy w te Stalkery. Może chyba to zrobić Skilos w sumie. No, dokładnie. Aczkolwiek nie będzie żaden stracony. Ale parę probek jeszcze może spróbować wycisnąć i tutaj oczywiście wyskakujemy w górę. O. No dobra. Myślałem, że się trochę pomyli jeszcze Nikita, ale jednak to nie była zła akcja. Nie była też jakaś wybitnie udana. I co najdziwniejsze w sumie po tej akcji i tak ma więcej probek Hiro. On taką darmową salwę uznał, że zrobi Hiro, aczkolwiek tylko osłony zostały zaatakowane, więc do niczego nie doszło. No, nie wiem, czy tutaj Skilos wie, co czyni, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne. No i stracona jedna i druga Oracle w tym momencie, nie pokazał nam tego realizator, ale fatalna akcja Skilosa, jak na moje oko. Chyba psycha siada. Chyba nie wierzy. Co ciekawe, obaj idą w szarże. Niepotrzebne były te stracone Oracle. Mogły się cofnąć, mogły robić pułapki. Mogły dać trochę bezpieczeństwa, tak, no to... Tylko troszeczkę probek zniszczył. Oczywiście nie jest to koniec, ale... Nie ułatwił sobie zadania. Będzie też kontra dwóch adeptek, jeżeli chodzi o skill osadzał, co cały czas poszukuje. O, tutaj fajna, szybka reakcja. Tak jest, musi poszukiwać takich obrażeń skill os. To jest mega cenne uderzenie. Ciekawe, czy się uda. Zeloty próbują otoczyć, zniszczyć adeptki, ale i tak jakieś proby będą padać. No i niezłe zagranie. Wydaje mi się, że Skilos też mógłby troszeczkę zelotów przyzywać, ale skupiony jest aktualnie na Stalkerach. Znowu dwie adeptki do kontrataku. Może teraz do trzeciej bazy sobie wskoczy. Zobaczymy. Wszystkie jednostki Hiro tutaj już przybyły. Hiro tak naprawdę robi jakiś mocny atak. Niby gra czwartą bazę, ale chce wygrać tu i teraz. Ofensywny blink. Fajnie przemyślany. Wpylona. Nie ma super baterii w tej sytuacji. Skilos, on nie ma prawa wygrać batalii, gdzie są zeloty i mortale. Stalkerów co prawda ma więcej, ale czymś takim chyba nie wygra. No zobaczymy, czy będzie skok tygrysi w te wrogie immortale. Jeszcze chyba Skilos czeka na Warpina, ale przecież Hiro też swoje zeloty zaraz będzie w stanie przyzwać. No i zniszczony pylon, ale najpierw był Warpin, więc w sumie w tej... Oj, tutaj Hiro trochę się pomylił. Ale mapa jeszcze nie zakończona, kontra adeptek się nie odbywa. Coś tam było, ale chyba już zostało wyczyszczone przez Hiro. No i po prostu mamy jednak wygraną Hiro. Lepiej to wyliczył, wymierzył, przemyślał taktykę. Wydaje mi się, że strata Oracle tutaj była najważniejsza. Gigantyczna. Upilnował Hiro, nie popełnił błędu. Jednak Heros. Ale tak było blisko, niesamowite. Ta jedna mapa, którą Skilos przegrała, powinien wygrać, to wszystkim przesądziło. Jakieś to przewrotne. Aż mu zaklaskała. Hirak pokazuje, gdzie na scenie mamy stać. Dobrze. Well played. Ładny pojedynek. Brawo Hiro. Chociaż jednym puszem wygrał tę ostatnią mapę.